tam oglądać do końca. Poczeka na was dodatkowy bonus konkurs w tym odcinku, jak w ostatnim. Hej, pamiętajcie, że pierwsze 100 komentarzy ma podwójną szansę na wygranie tego konkursu. A żeby wygrać Paysafe Carda lub Bronię Nocturną lub Grabarz o mocy 130 full perki, wystarczy zostawić suba na tym kanale, zostawić łapkę w górę po tyfiem, napisać w komentarzu swój e-mail, na który wyślę nagrodę zwycięzcy, oraz zostawić followka na moim Instagramie. Życzę wszystkim powodzonka oraz życzę miłego oglądania. Hej! Halo, halo, cześć, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Żeby wygrać dodatkowe 1000 fowdolsów, wystarczy napisać w komentarzu po angielsku oraz po polsku, jak nazywa się ten skin, który trafiliście na obrazku, oraz zostawić followa na Instagramie. Życzę wam wszystkich bardzo serdecznie już kolejnym odcinku na moim kanale. Zanim przejdziemy do odcinka, chciałem pogratulować Kacprowi, który się teraz przedstawia na ekranie, który wygrał ostatniego giveawaya. Przypominam wam tutaj jeszcze na wstępie, że wyniki są niedzielę. Teraz wyjątkowo są wyniki we wtorek, ponieważ w niedzielę był film zaplanowany z lutego, bo nie miałem czasu nagrać, oraz w poniedziałek z powodów prywatnych. Także teraz następne wyniki powinny być w niedzielę lub w poniedziałek, bo będę jechał na TwitchCon i nie będzie mnie w Polsce. Także tak to u mnie wygląda. A odnośnie dzisiejszego odcinka, w dzisiejszym odcinku chcę powrócić do tematu nowych edycji stylów skinów, które można odblokować w Fortnite, już myślę w przyszłości będą po prostu dodane do gry. I zadać sobie na pytanie, jak je odblokować. Odblokować je po prostu będziemy mogli tak, że będzie po prostu trzeba mieć te skiny i one po prostu z czasem do nas przyjdą. Lub, no wiadomo, tak jak dodają przy aktualizacjach te nowe edycje skinów. Lub po prostu będą na to jakieś specjalne misje, ale raczej nie sądzę. I teraz po prostu wam przedstawię gameplay w grze, jak one będą wyglądać. Tutaj dzisiaj w dzisiejszym odcinku skupimy się nad Skull Trooperem. Bo Red Knighta nie chcieliście, w sensie Red Knighta widziałem już na innym kanale, to stwierdziłem, że nagram wam tutaj Skull Troopera, bo jest to jeden z najbardziej hype'owanych skinów. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się wszyscy, powodzenia, kapki waju, cześć! You didn't.